Jak na przykład mogę wychować Weronikę z jej poczuciem wartości, jeżeli sama tego nie czuję? Jak mogę przekazać dziecku, że jest bardzo wartościowe, jak mówię, Weronika, ustąp? Zapłacał 13 zł. Mhm, bardzo dobrze. Myślisz, że tak wokół nas chodzi dużo ludzi, którzy też nie wiedzą, że noszą w sobie jakąś taką zegarową bombę w sumie problemów? Czy ja wiem? Mhm. Ja jestem tego pewna. Jestem tego pewna, że jest bardzo dużo ludzi. Mają, powiedzmy, jakieś syndromy, ale to najczęściej wiem po sobie, że to przypisywałam cechom charakteru, prawda? Jesteśmy uparci, jesteśmy, nie wiem, rozrywkowi, jesteśmy jacyś jeszcze inni. I to wszystko to nie są cechy charakteru, to są cechy DDA. Chyba zbytnio nie odbiegaliśmy od średniej krajowej. Chodziliśmy do kościoła, ale nie żyliśmy według przykazań. Nie chodziliśmy tam dlatego, że chcieliśmy. Rodzice nie chodzili. Jak można zawierzyć Bogu, na przykład, jeżeli wiesz, masz takie piekło w domu? Ja myślałam sobie, że Bóg rzeczywiście o nas zapomniał gdzieś. Ja wiele razy na Niego się obrażałam. Byłam wściekła w pewnych momentach na Niego, że jak On może, wiesz, na to patrzeć, jak my przecież tak cierpimy. Dlaczego? Ja po prostu w pewnym momencie go wytłumaczyłam. On pozwolił na to, żebym wtedy zaznała tyle cierpienia po to, żebym była dzisiaj taka, jaka jestem. Bo bez tej przeszłości nie byłabym dzisiaj tą osobą, którą jestem. A czy w tej zmianie było miejsce na przebaczenie? To się wszystko jeszcze dzieje i ja próbuję na razie zrozumieć. Jestem bardzo dobrej myśli. Myślę, że przebaczę. Kto was nauczył pić alkohol? Z tego co pamiętam, takie w ogóle pierwsze migawki, to pewnie byli jacyś koledzy, koleżanki ze szkoły. Dokładnie w momencie, kiedy skończyłam 18 lat, to było na imprezie, która była w domu. Za ścianą siedzieli moi rodzice, którzy byli schowani, bo nie pozwolili mi zrobić sobie imprezy samej. To tak, to wtedy, wtedy pierwszy raz w ogóle miałam w ustach alkohol. O ile pamiętam, szkoła. Przy okazji wagarów i piwo. U nas często w Polsce alkohol to się kojarzy z czym? Z wódą albo z piwem pitym ze sklepem. No tak. Powiedz, jaki jest pomysł na to, żeby nie było takiego brutalnego przeskoku? Że do 18 nic, a po 18 nagle ta mityczna brama alkoholu się otwiera i połowa ludzi nie pamięta do końca swojej pierwszej imprezy. Problemem jest u nas kultura picia w naszym kraju, bo jest fajnie, jak się słucha na przykład, kiedy wielu młodych ludzi opowiada sobie o imprezie, to opowiadają o tym, jak się, no za przeproszeniem, nachlali. Także co oni tam robili, no to przykład, co oni tam robili, bo ja słyszę takie rozmowy o tym, jaka super była impreza, normalnie nic nie pamiętam. No to rzeczywiście była świetna. To wydaje mi się, to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo ci młodzi ludzie, wydaje mi się, nie wzięli sobie od tak sami z siebie tego, że wymyślili sobie, że fajnie jest się upijać i fajnie jest, jak następnego dnia boli głowę, nie można przez cały dzień nic zjeść. Ale panowie, wy, potencjalni ojcowie, jaka jest wasza propozycja wychowawcza? Na pierwszej komunii przysięgamy, że nie pijemy do 18 roku życia? Czy na przykład od 16 roku życia pokazuje dzieciom, że alkohol może służyć jako dodatek do obiadu? Nie wiem, czy bym się zdecydował, żeby dziecko dać przed 18. Ja jestem wychowany. Tak ma być i tyle. To przyrzeczenie, taka ścisła granica 18 lat, uważam, że to nie jest zbyt dobre. Wiadomo, że alkohol trzeba się nauczyć pić. Dziecko już wchodzące w dorosły wiek samo się tego nie nauczy. Od kogoś musi się, u kogoś musi to zobaczyć. No sorry, jeżeli uczy się tylko i wyłącznie w szkole, gdzie, no wiadomo, ludzie, dzieci są z różnych rodzin, no to też nie jest to dobre. Mamy problem w Polsce z alkoholem, czy nie mamy problemu z alkoholem? Jestem przekonana o tym, że to jest jeden z najpoważniejszych problemów w naszym kraju. Ja przez cały czas słyszę, ja mam mnóstwo znajomych, którzy opowiadają historie albo ze swojej rodziny, albo od swoich kolejnych znajomych o alkoholikach w rodzinie, którzy robią straszne rzeczy i którzy zapominają o całym Bożym świecie, byle tylko móc się napić. I rzeczywiście jest takie przyzwolenie, bo się mówi, a ten to tam lubi sobie wypić. Nie mówi się, on jest alkoholikiem, nie mówi się o tym, że alkoholizm niszczy rodzinę, tylko lubi sobie popić.
Mogą być takie pompony dwa? No pewnie. U Roxy na czapce. To super. A czego się nauczyłaś od swojej mamy? Tego, że nie wolno kłamać. Ale to boli kogoś? Tak, bo wtedy się czuję okłamana. Mhm. A ty się czułaś kiedyś okłamana? Tak. I jak się wtedy człowiek czuje? Bardzo źle i smutno. A słuchaj, mama jest smutna czy wesoła? Wesoła. A z czego najczęściej się cieszy? Kiedy jej daje jakieś prezenty. Tak? Mhm. A jakie prezenty możesz dać mamie? Przecież nie zarabiasz 2 milionów złotych co miesiąc. No wiem, ale na przykład to niedawno dla niej wymyśliłam wierszek. Pamiętasz? Tak. Powiedz. Zdrowia życzę ma koteczko, nasza miłość jak słoneczko, lub fajerwerki na nowy rok. Twoja Weroniczka, mała koteczka. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków uzależnienia. To jest pierwszy krok dorosłych dzieci i alkoholików. A co ci najbardziej przeszkadzało? No bo rozumiem, że teraz sobie zdajesz sprawę z tego, jak funkcjonowałaś, jakie mechanizmy i co było najtrudniejsze w funkcjonowaniu? Wiesz co, takie ciągle takie bycie 100% poważnym. Miałam 10 lat i byłam po prostu na poziomie, no nie wiem, 20-latki. Ja jako 10-letnie dziecko opiekowałam się moją siostrą, dopiero co urodzoną. Mama musiała wrócić do pracy, ojca praktycznie nie było, bo wiadomo, ciągle pił. Ja do tej pory mam ogromne problemy z wyrażaniem takiej radości. Na przykład idziemy z Weroniką, prawda, i Weronika: chodź mama, porzucamy się śnieżkami. I ja tak, wiesz, no nie mogę. Nie mogę dlatego, że nie potrafię, nie umiem. Nie umiem cieszyć się z takich zupełnie prowizorycznych rzeczy, nie potrafię się bawić. Zgadywałam, co jest normalne. Wyobraź sobie przez tyle lat zastanawiać się, czy jest normalnym, że wstaję o godzinie na przykład 8.30, a nie powinnam o 7.30? To jest siódmy punkt, że zwróciliśmy się do Boga w pokorze, aby usunął nasze braki. Ty się zwróciłaś do Boga czy do ludzi? Wiesz co, najpierw do Boga. Pierwsze moje kroki były jednak skierowane do Boga, ale jeżeli one, wiesz, nie przynosiły efektu, to tak właściwie odpuściłam sobie. A potem ale było... Ale co, modliłaś się i nie byłaś wysłuchana? Nie. Nie byłam. Później zostałam właściwie, wiesz, tak sama sobie. No i po jakimś czasie trafiłam na terapię, która, tak myślę sobie, ale chyba uratowała mi życie. Dziecko nie jest w stanie zapanować nad tym, jacy byli jego rodzice. Przecież to nie od nas zależy, czy ja miałam fajnego tatę, czy ty miałeś gorszego tatę. To nie od nas należy, wiesz. Ja jestem tego najlepszym dowodem, że z tego po prostu można jakoś wyjść, można sobie ułożyć życie, można wspaniale żyć. Czyli co, dorosłe dzieci alkoholików nie muszą powtarzać życiorysu swoich rodziców? Oczywiście, że nie. To jest dla mnie, wiesz, oczywiste, tak jak jutro będzie kolejny dzień. Oczywiście, że nie. Dawno temu żyła kobieta, która miała 3 córki. Najstarsza z nich miała na imię Jednooczka, ponieważ miała tylko jedno oko na środku czoła. Moja przyjaciółka nie potrafiła sobie poradzić z problemami i popełniła samobójstwo tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Miała tylu znajomych, tylu ludzi, wśród nich mnie, ale nie potrafił nikt z tego otoczenia jej pomóc. Czyli jaki z tego morał? Taki morał z tego, że jeżeli nikt nie potrafi z ludzi, którzy cię otaczają, pomóc, musi pomóc ci specjalista. Życie jest za krótkie, życie jest za piękne, żeby tak po prostu je urywać.